Łabędzi śpiew. Ostatnie dzieło artysty kończące jego karierę. Końcowy twór jakiejkolwiek działalności. Łabędzie nie śpiewają. W zoologii najbardziej znane łabędzie noszą nazwy niemy i krzykliwy. Starożytna literatura właśnie do przedśmiertnego krzyku tych nieuprzywilejowanych głosowo ptaków porównuje natchnione ostatnie wypowiedzi wieszczów czy mówców. Nazwanie ich łabędzim krzykiem byłoby nieeleganckie. Ostatni krzyk może najwyżej odnosić się do mody. Jerzy Bralczyk. Przedśpiew. Wiersz pochodzący z tomu Gałąź kwitnąca. Credo Staffa. Wyznanie stoicyzmu. Wiele mówiło się o tym tekście w epoce. Pozostaje on aktualny również dzisiaj, w czasach, gdy nic nie jest pewne, a wszystko ambiwalentne. Enigmatyczny przedśpiew z pozoru nie znaczy nic, lecz gdy pomyślimy nad kontekstem lub proweniencją tytułu, odkryjemy jego ukryty sens. Gdyby zastanowić się nad sytuacją podmiotu lirycznego, można by stwierdzić, że znajduje się on już u kresu sił. A jeśli nie, to przynajmniej stał się mędrcem. Przeżył egzystencjonalne wtajemniczenie. Zatem byłby to taki łabędzi śpiew. Ostatnie tchnienie. Wyszeptana prawda tuż przed kresem. Oczywiście to tylko jedna z możliwych interpretacji. Przedśpiew, analiza i interpretacja treść. Redakcja klp.pl